Witam wszystkich, to znowu ja, Sarge, i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z gry Crash Team Racing Nitro Fueled. Zanim powrócimy do fabularnego trybu Adventure, to chciałem jeszcze odblokować nową postać w taki sam sposób, jak to można było uczynić w pierwotnej wersji Crash Team Racing. Co ciekawe, twórcy umożliwili to po raz kolejny tutaj w remake'u. Kto grał, ten być może kojarzy taką postać jak Penta Penguin. Można było właśnie ją odblokować tylko poprzez wstukanie odpowiedniej kombinacji przycisków w menu głównym. I nie inaczej jest w tym przypadku, tak więc teraz to spróbuję zrobić. Przytrzymujemy L1 i R1, a później wciskamy dół, prawo, trójkąt, dół, lewo, trójkąt, góra. Yay, Penguin, I won! I w takim oto momencie się wówczas ten Penta Penguin odzywa, a za chwilę zobaczymy go na ekranie wyboru postaci. Proszę bardzo, oto jest nasz charakterystyczny pingwinek. No, trzeba przyznać, że wygląda troszeczkę inaczej niż w pierwowzorze, gdzie ledwo jego łepek wystawał zza kierownicy. Tutaj już widzimy go dokładniej. I tak wyglądają jego statystyki. Co ciekawe, w oryginalnej wersji europejskiej i japońskiej Penta Penguin miał wszystkie statystyki maksymalnie napełnione. Te paski były maksymalnie uzupełnione, więc była to taka typowo przekokrzona postać. W amerykańskiej wersji oryginału Penta Penguin miał statystyki odpowiadające Purze czy też Polarowi, czyli była to postać nastawiona na skręcanie. Tutaj widzę, że w remake'u jest to postać bliźniaczo podobna do Tiny Tigera czy też do Dingo Dyla, czyli taka postać, która ma największą prędkość maksymalną, więc zaraz sobie sprawdzimy, jak się nim jeździ. Zwróćcie uwagę, że wcześniej nawet Penta Pinguina tutaj nie było na tej liście, bo mieliśmy 25 postaci, a teraz się nagle pojawiło 26 ikonek, więc to jest taka zupełnie ukryta, sekretna postać, którą warto sobie w ten sposób odblokować. Z tego co wiem, nie ma innego sposobu, przynajmniej w pierwowzorze nie było innego sposobu, pewnie tutaj też, więc warto coś takiego sobie zrobić i zyskać dodatkową postać nastawioną właśnie na prędkość, czyli tą najbardziej zaawansowaną, jak widzicie. Mamy też nowe skórki oczywiście, taką dostaniemy po wygraniu wyścigu, później po wygraniu 10 wyścigów. Tutaj 25 wyścigów, a ta skórka jest do odblokowania w pit stopie. No dobra, wybieramy Penta Penguina. I spróbujemy przejechać się kolejny wyścig. Jesteśmy nadal w drugim świecie i w tym odcinku chciałbym się zająć wyzwaniami CTR. Czyli tutaj będziemy musieli rozegrać te 4 znane wyścigi. Tyle tylko, że tym razem zbierając jeszcze dodatkowo te literki CTR porozrzucane w różnych miejscach na mapie, a do tego jeszcze czeka nas ta arena Rampage Ruins, gdzie będziemy mieli wyzwanie związane z kryształkami. Na tej arenie trzeba będzie w wyznaczonym czasie wszystkie kryształki zebrać. Na razie wchodzimy do lokacji Coco Park. Wybieramy CTR Challenge i jedziemy. Swoją drogą, jeśli kiedyś graliście w pierwotną wersję Crash Team Racing, to napiszcie w komentarzach, czy w ogóle wiedzieliście o tej ukrytej postaci, czyli o Penta Penguinie. No bo nie każdy musiał o tym wiedzieć, chociaż wśród fanów było to dość znane, że można było w ten sposób sobie tego Penta Penguina odblokować. Tutaj od razu na starcie mamy pierwszą literkę, więc udało się całkiem szybko zgarnąć. A teraz jedziemy dalej. Tutaj właśnie pamiętam, że te literki były chyba tak rozlokowane po różnych stronach ulicy. A ponieważ obszar jest spory, to można łatwo przeoczyć. Tutaj mamy literkę T. I będzie jeszcze jedna. Zdaje się, że pod koniec... A, tutaj było, dobra. Mamy zatem wszystkie litery i teraz pozostaje tylko i wyłącznie wygrać wyścig. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Spróbuję osiągnąć teraz wystarczającą przewagę. O, proszę, i mam nawet jeszcze rakietę samonaprowadzającą. To może ją sobie zachowam, dlatego że no, może się okazać, iż jeszcze się to przyda. I patrzcie, że jak zdobyłem już 10 owoców Wumpa, to nagle jedna rakieta się zamieniła w 3. Czyli mam teraz naprawdę wystarczający zapasik, żeby sobie z tego skorzystać.
niejednokrotnie. Jeśli zostanę na przykład wyprzedzony przez więcej niż jednego kierowcę. Za mną widzę, że jest Neocortex, później Pura. Zaraz tam poza podium czyha Crash. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Ja na razie wykorzystuję swoją zwiększoną maksymalną prędkość i możliwie jak najszybciej staram się pokonywać nie tylko kolejne zakręty, ale też i te dłuższe proste. Ta mapka jest na tyle rozległa, to znaczy jezdnia jest na tyle szeroka, że można sobie pozwolić spokojnie na dodawanie boosta nawet na prostej. No i mamy żeton CTR, tym razem zielony. Zgodnie z tym, co czytaliśmy, jest już odblokowana skórka dla Pentapinguina i oczywiście zdobyliśmy 40 punktów. A zatem jest kolejne jedno wielkie zwycięstwo. Widzę, że Cortex w tym momencie miał skórkę retro. Możemy mu się przyjrzeć z bliska. No i widzę, że jest kolejne malowanie dla naszego karta. Team Trance. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Czyli to będzie właśnie na to. A proszę. Taki element dodany tych kółeczek. Przy okazji sobie może zmienię jeszcze kolor. Dobra, weźmiemy teraz może koko i różowy kolor, którego jeszcze nie wykorzystywałem do tej pory. Nie wiem, tutaj może byśmy sobie wybrali teraz kolejną naklejkę, bo teraz jechałem z tą maską, więc wybierzmy tę palmę. No i niech będzie rzeczywiście koko. To co, teraz w takim razie w wydaniu retro. Proszę bardzo. No i jedziemy. Czekajcie, żebym teraz nie pomylił. Gdzie ja właściwie w tym momencie jestem? Tutaj powinienem się teraz udać może. I czeka na nas trasa Papus Pyramid. O, tutaj już widać literkę T. Na początek, tutaj C. Trzeba będzie z tych skrótów korzystać, żeby te litery zdobyć. Nie powinno być to problemem, tylko muszę się odpowiednio rozpędzić najpierw. Dobra, koko, jedziemy. Tu nie muszę aż tak wysoko wyskakiwać, bo później dostaniemy się tam ze skrótu. Kurde, cały czas jeszcze nie opanowałem w tym remake'u odpowiedniego pokonywania tych zakrętów, a to jest ważna sztuka do opanowania na tej trasie, zwłaszcza później, jeśli będziemy pobijać rekordy czasowe. Dobra. A i tam nie wskoczyłem, żeby zdobyć tą literkę T, no ale już trudno. Ostatnia litera powinna być jakoś tutaj, no właśnie, mamy R, ale kurde, nie zdobyłem tego, no serio. Dobra, trudno się mówi. Już nie będę tam wracać, bo tylko straciłbym więcej czasu. A zrobimy to w ten sposób, że... No, upartego to można by tak doskoczyć. Zrobimy to w ten sposób, że zdobędziemy sobie tę literę po prostu na kolejnym kółku. A więc dopiero teraz. Spróbuję się ponownie rozpędzić przed skorzystaniem z tego skrótu. O Jezu, za późno, a raczej za wcześnie wyskoczyłem. Teraz, kurde, tylko mnie dogonią. Dobra, mamy to. Bo serio, nie wyskoczyłem, kurde. Tym razem już za długo czekałem z tym wyskoczeniem i mam za swoje. Dobra, na wszelki wypadek zwolniłem, żeby znowu nie było niespodzianek. No i ostatnie okrążenie przed nami. Proszę bardzo. Jakby tak jeszcze do tego boosta doliczyć może dodatkowe przyspieszenie z power-upa albo maskę, to być może właśnie nawet tak bym doskoczył tam na początku tej trasy, na początku okrążenia. Nawet chyba w oryginale coś takiego byłem w stanie robić. Dobra, na wszelki wypadek przejadę sobie tędy po prostu. Okej, i teraz doskoczyć. No i bez problemu się to udało tym razem. Więc teraz już tylko dojechać sobie do celu. Z czym nie będzie problemu, bo naprawdę sporą przewagę uzyskałem. Wszystkie litery zdobyte. And that's
Koko się ładnie spisała. Dostałem też jakieś trofeum, nie do końca wiem za co. Później to najwyżej muszę sobie sprawdzić na liście trofeów. Na razie cieszmy się ze zdobytego kolejnego czerwonego żetonu. I proszę, Pura i Panda w innych skórkach, prawie że nie do poznania. A Koko oczywiście ze swoim telefonem. No dobra, tutaj znowu widzę, że mamy coś nowego. Akurat dla tego karta, więc sprawdzimy to sobie. Tym razem kwiatki dla odmiany pasowałoby akurat do tego różowego koloru i do Koko. Ale jednak zmienimy sobie tym razem. I wybierzemy po prostu inną postać, żeby ciągle tutaj jakieś zmiany w tej kwestii wprowadzać. To może weźmy sobie zielonego Engina w takim razie. Też postać nastawiona zdecydowanie na przyspieszenie. I w następnej kolejności dostaniemy się tutaj. Czyli do tej trasy Dingo Dyla. A zatem znowu tutaj od razu na prezentacji mamy pokazane literki, które są do zdobycia. Tak czy siak, zdaje się, że właśnie zgadza się to z tym, co było w pierwszej wersji na PlayStation. Zaczynamy zatem od literki C, tutaj na poboczu. Musiałem trochę zwolnić, ale to nie jest duży kłopot. Tak czy siak, przebijamy się na prowadzenie i jedziemy dalej. Kolejne dwie literki też tam były widoczne przez momencik. Jeśli byliście uważni, to pewnie zauważyliście. I tutaj trzeba będzie znacząco zwolnić, jeśli będę chciał to zdobyć. Trochę czasu stracę na pewno. Ojejku, nie tak. No dobra, zwolniłem jeszcze bardziej niż myślałem. Crash oberwał. Tu jest teraz problem. Dobra. I nawet udało się wrócić na trasę, tylko że akurat, kurde, wpadłem na jakąś pułapkę niestety. No ale okej, mam wszystkie trzy litery i teraz muszę poświęcić te dwa okrążenia na to, żeby po prostu nadrobić czas. O, super, mamy na szczęście zegar. Patrzcie, od razu jak zwolnili wszyscy. Jeszcze oberwał, dzięki temu, że miałem tą osłonkę, która też przecież zadaje obrażenia. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze to ostatnie okrążenie wykorzystam, żeby sobie nadrobić i przejść na prowadzenie. Już tutaj praktycznie jestem na czele. Dobra. No i jedziemy. Ostatnie okrążenie, żeby to wszystko wygrać. Poprosimy jakąś broń ciekawą, no ale oczywiście będąc na czele, to nie możemy liczyć z reguły na coś super. Ale dobra, niech będzie i buteleczka, ona się przyda, jakby ktoś miał mnie atakować. O właśnie, nawet teraz się to jak najbardziej udało. Wyrzuciłem butelkę w ostatniej chwili i dzięki temu nie trafiła mnie rakieta. To jest po prostu genialny sposób, żeby się zabezpieczyć. No i wygrywamy. Tak więc Engine tym razem się spisał i mamy żółty żeton i nawet kolejna skórka odblokowana, bardzo fajnie. Bo to rzeczywiście był chyba pierwszy wyścig, jaki przejechałem jako Engine akurat. Zaraz sobie w takim razie jeszcze tę skórkę sprawdzimy. A Tiny Tiger też jaki ma strój tutaj. Dobrze, że postacie sterowane przez sztuczną inteligencję sobie zmieniają na bieżąco te skórki, to możemy nawet przed odblokowaniem ich zobaczyć sobie, jak te skórki czy przebrania wyglądają. Dobra, tutaj mamy kolejną naklejkę dostępną. I teraz tak, weźmy sobie kogoś innego. Może powróćmy do Cortexa w takim razie? Nie wiem, czy styl retro, bo ten styl retro już niby widzieliśmy ostatnio na podium. To weźmy może sobie to przebranie z preordera. I teraz tak, zmienimy jeszcze tutaj troszeczkę może naszego karta. A dobra, przełączmy się na tego pierwszego, podstawowego.
i tutaj weźmiemy do tego jeszcze inny kolor jakiś. Może teraz bardziej dopasowany do tego stroju. No i odblokowaliśmy tę naklejkę Pury, ale weźmy jeszcze Rekina, bo też go do tej pory nie wybierałem. No i tak będzie w porządku. Dobra, czyli jeszcze jedna lokacja. Na razie ominę to wyzwanie związane z kryształami, tylko przejadę sobie do kolejnego wyścigu. A kryształy sobie zostawię po prostu na sam koniec, czyli zaczynajmy tutaj. Tutaj będę musiał też chyba skorzystać ze skrótu, żeby jedną z liter zdobyć. Tak więc potrzebować będę odpowiedniego power-upa. Dobra, jedź Cortex. A, bo tu już, kurczę, była literka jedna. Żebym nie zapomniał. Spokojnie. Już widzę kolejną przed sobą. Nie doskoczyłem, kurde. Jednak tam potrzebowałem jakiegoś przyspieszenia. Zdecydowanie. Dawać mi tutaj, kurde, broń jakąś. O, właśnie. To jak najbardziej się nada, kurczę. Oberwałem, ale tutaj mogę wykorzystać. A nie, dobra. Myślałem, że to jest osłonka niebieska, ale przecież to było właśnie to. Chociaż gdybym wypuścił tę kulę energetyczną tuż przy skrócie, to chyba też by się to otworzyło, z tego co pamiętam. Mam buteleczkę, ona też by się nadała jak najbardziej, tylko nie wiem, czy jeszcze jej nie wykorzystać na później. Teraz wyrzuciłem do przodu. O, i nawet widzę, że dostałem stosowne trofeum za to. Dobra, teraz tutaj, kurczę, muszę zdecydowanie bardziej przyspieszyć. No, bo prawie bym to przeskoczył. Na szczęście jest ok. I teraz tak, mam tutaj rakietę. Muszę ją wypuścić tuż przed ścianą, jeśli chcę, żeby rakieta trafiła właśnie w tę ścianę. Udało się. No i mamy wszystkie literki. Więc jeszcze trochę ponad jedno okrążenie, żeby po prostu wygrać ten wyścig. I spróbujemy to zrobić. Dobra, Cortex, pokaż, co potrafisz w takim razie. No tak jak mówiłem, w pierwowzorze najczęściej lubiłem grać sobie Cortexem. Choć nie ukrywam, że kiedy dochodziło jednak na przykład do tego, żeby na przykład sobie jakieś czasy pobijać, no to wtedy zdecydowanie zalecane było bardziej korzystać z tych najszybszych postaci. Ale jakoś tak zawsze dla mnie było kuszące to, żeby dla odmiany zagrać sobie głównym przeciwnikiem Crasha. Skoro w trylogii sterowaliśmy przez cały czas, no prawie przez cały czas Crashem, no to kuszącą opcją w momencie premiery w 1999 roku było dla mnie właśnie zagrać jako główny przeciwnik naszego bohatera. No i mamy wszystkie literki zdobyte. A więc w czterech wyścigach udało się żetony zdobyć i jeszcze do tego pozostanie nam arena. Arena, na którą niedługo zresztą trafimy. Proszę, proszę, jaka animacja Cortexa, chyba ekskluzywna akurat dla tego stroju, co? No, tak mi się wydaje. O! Tym razem purpurowa Coco. Mogę od razu wam pokazać w takim razie. Tak wygląda. Ale jednak przełączyłbym się na kogoś innego. Tylko zastanawiam się, na kogo tym razem. Dobra, niech będzie Pura. Tylko że właśnie w innej skórce. A mówiąc dosłownie, z innym futerkiem. I teraz sobie sprawdzimy jeszcze tę nową naklejkę, akurat właśnie Pury. To może i kolor by się przydał. Albo dobra, dopasujmy bardziej właśnie do nowego futerka. Dobra, i może koła jeszcze zmieńmy w końcu. Chociaż tutaj jeszcze dużego wyboru to ja nie mam. No ale tak będzie w porządku. Dobra, i teraz potwierdzamy. No i jedziemy na tą arenę. Ostatnie wyzwanie, jakie przyjdzie mi dzisiaj zaliczyć.
tutaj przyznam się wam szczerze, że powtarzam już ten etap któryś raz z kolei. Tutaj naprawdę nie ma zmiłuj. Musimy bardzo dokładnie pamiętać, gdzie są kolejne kryształy. A mimo, że miałem tę arenę całkiem nieźle w pamięci, no to i tak teraz muszę na nowo się tego nauczyć. I naprawdę bez większego zatrzymywania się spróbować to przejechać. Mam nadzieję, że teraz się to już lepiej uda. Sobie obrałem taką trasę, która zauważyłem, że nawet w szybkim tempie pozwala mi zdobyć kolejne kryształy, ale czy to wystarczy? To się jeszcze będziemy mieli okazję przekonać. Tutaj spróbować ominąć właśnie te skrzynki TNT za wszelką cenę. Bo to też jest, kurde, łatwo wpaść w pułapkę. Dobra, teraz tutaj spróbujemy zjechać na dół. Ekstra, mamy kolejne dwa kryształy. Teraz tędy. Super. Właściwie to zacznijmy od tego. Okej. I zostaną jeszcze tylko dwa, które mamy już na widoku, więc powinno się tym razem udać. Ekstra. No i proszę, jeszcze przy poprzednich próbach mi brakowało iluś sekund, a teraz nagle z zapasikiem 15 sekund dało radę. Więc cieszę się bardzo. I to oznacza, że wszystkie te żetony CTR zdobyłem w drugim świecie. Proszę bardzo, jest potwierdzenie. Cóż za zadowolenie pury, co? Pokażcie mi tylko, co tu się odblokowało. Czyli kolejna skórka, tym razem dla Dingodile'a. Który ma wyglądać teraz jak panda? Serio? To może być ciekawe. Proszę bardzo. Nawet mu częściowo do twarzy, niech będzie. Jeszcze sobie tutaj zmienimy karta. Chociaż to już bardziej na kolejny odcinek ewentualnie. Aczkolwiek też może wybiorę sobie coś innego, tak czy siak. Dobra, niech będzie tak. I tutaj jeszcze jakaś naklejka. Też już się powtarzają. O! Bo w ogóle się pojawiło też pentapingwina, widzę. Naklejka. Nawet tego nie zauważyłem wcześniej, a tu proszę. Zatwierdzamy. No i to będzie wszystko w tym odcinku. Zostało mi tu jeszcze oczywiście do zaliczenia te wyścigi na czas, żeby zdobyć odpowiednie relikty. Ale to też się zastanowię, czy zająć się tym w następnym odcinku, czy jednak w pierwszej kolejności podjąć się już kolejnego trzeciego świata. Dowiecie się już niedługo, kiedy następny materiał z Crash Team Racing Nitro Fueled pojawi się na kanale. Cześć!